Państwa serdecznie i świątecznie. Jak Państwo widzą, wystrój naszego studia odpowiada nastrojowi dzisiejszego dnia. A co to jest? Kurczaczek wielkanocny. No to wiem, ale bułka z musztardą jakaś się znajdzie, czy gdzie to jest? A tak, to ja zaraz przyniosę. No. Proszę panią, proszę panią. Czego chcesz, słodka dziecino? Śmigu! Ach, przybywa. Chodź tutaj, kochanie. Chodź tutaj, maleńki. Wszystko powiem tacie. Tak, powiedz. Idź wreszcie, ty przebrzydły kapusiu. Idź, powiedz. Ty, ale wiesz co? To było dziecko dyrektora. Naprawdę, tak? W sumie mogłam troszeczkę się kapnąć po tym kartoflanym nohalu, nie? Ach, kochani, panowie, niedobrze. Niedobrze. Za chwilę musimy wylać gazetę, a jeszcze nic nie mamy na pierwszą stronę. No to trochę słabo. No tam. A ten, premier, przecież on leciał śmigłowcem. No i co? No i nic. Tym razem doleciał. Jak raz miał farta akurat dzisiaj musiał mieć, no. A wejdzie tam przez okno, który może coś się dzieje. Co się dzieje, co się ma dziać? Nic się nie dzieje, no. Ludzie łażą, samochody jeżdżą. O! Co? Pies lezie. O! Wlazł do dołka. Ta? Do jakiego dołka? Taki dołek wykopali przy ulicy, będą drzewa sadzić, no. A. Wlazł. O! Patrz! Co? Nie może wyleźć. Głupi. Wylazł, tak. No da. No dobra, nic, spróbujmy coś z tym psem. Z tym psem? Tak, zaczątek akcji już mamy, poczekajcie. Zróbmy tak, tło. Wieczór, ulica, pada deszcz. Ulice zamieniły się w co? W potoki. Ale jakie? Rwące. Dobra? Dobre. I teraz tak, pies. Jaki pies? No taki kundel. O. Kundel, ale podrasuj. Jamnik. No, a tak sensacyjniej. Bulterier, jaki? Wściekły. Jeszcze bardziej. Krwiożerczy. Z czym? Z takimi nabrzmiałymi krwią oczami. Którymi co? Którymi? Wściekle łypał. No, bardzo dobrze. Wściekły łypał naokoło, tak? Element polityczny, proszę. Kiedy wreszcie zostanie uchwalona ustawa o hodowli niebezpiecznych zwierząt? No. Dobra. Jasne. To jest główny zły bohater, teraz ofiara. Ofiara, czyli dziecko. Nagle przed... psem pojawiło się dziecko. Pojawiło się jak? Niespodziewanie. Jeszcze bardziej. Nie przeczuwając najgorszego. Dobra. Dziecko było jakie? Małe. Ale jeszcze jakie? No jak dziecko, to niewinne. Niewinne. I głodne. Dobrze. Czy inaczej? Wygłodzone naprawdę. A jak wygłodzone, to od razu? No bosse. Bosse. Proszę bardzo, element polityczny. Co to za państwo, które nie potrafi zadbać o swoich najsłabszych obywateli? Tak jest. Multipliku dziecko. Szła szkolna wycieczka niewinnych, biednych, bosych, niespodziewanych dzieci. Bardzo dobrze. Które wracały skąd? Od babci, wracały od babci. No oczywiście. Kochani, to wiadomo, ale od jakiej? Chorej. Inaczej. Schorowanej. Tak, Można pisz, schorowanej. Dobrze. Schorowanej i pies bulterier na pewno rozszarpałby to dziecko, gdyby w jego obronie nie stanął nasz bohater. Naszym bohaterem jest kto? Przechodzień. Bardzo dobrze. Tak. Przechodzień, ale ha, ba, jaki? Przypadkowy. Tak jest. To przechodzień. Tak jest, bardzo dobrze. Który był kim? Może, o inwalidą. Nie może, tylko na pewno. Tak. Ale jakim? Niewidomym. Tak? Który nie udawał tak jak inni, że nie widzi, co się święci. Świetnie. Tak, ale rzucił się w obronie niewinnej, niespodziewanej, bosej wycieczki. W śmiertelnej walce... Śmiertelnej, no. Z psem krwiożerczym stoczyli się do czego? Do dołka. Do dołu? Do wykopu! No jasne. Ale jakiego? Niezabezpieczonego. Oczywiście, ale przez kogo? Przez urzędników. No tak, ale przez jakich? Skorumpowanych. Element polityczny? Jak długo jeszcze rak korupcji będzie toczył polskie życie publiczne? Tak jest, proszę bardzo, nie wiadomo jak długo. I walcząc na dnie wykopu odsłonili bombę z II wojny światowej. Jedną?
Oczywiście, przepraszam. Wszystko w pośpiechu, człowiek zalewany. Dwie bomby. Dwie bomby z pierwszej i z drugiej wojny światowej. Jasne. A jest. Tak jest. I co się stało? Potężny wybuch wstrząsnął... dzielnicą. Miastem. Krajem. Kontynentem. Planetą. Brawo. Naczelny. No, kochani. Trzeba myśleć globalnie. Dobra. I w ten sposób nasz niewidomy bohaterski przechodzień, rozszarpany przez psa i wybuchnięty przez bombę, przez dwie bomby, znalazł się w panteonie polskich sław i siedzi tam jak bohater tuż obok Kościuszki. No. Jak się pisze Kościuszko? No. Siedzi tam tuż obok Bema. Bema. Tak jest. Brawo, no. Brawo. 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 Dobra. Przepraszam pana bardzo. Jaka jest największa wada, której chciałby pan się pozbyć? No wie pan, ja mam taką wadę, że co innego mówię, a co innego myślę. No to bym się chciał tego pozbyć jednak. A gdzie to puszczał? W tygodniku moralnego niepokoju. Czy podoba się panu ten program? Bardzo. Bardzo, proszę pana. Szalenie uwielbiam. Proszę pana, dowcip. Świetny. Super program. Super. Przepraszam bardzo, jaka jest największa wada, której by się pan chciał pozbyć? Wie pan, ja mam taką słabość. Ciągle podrywam dziewczyny. Ciągle. Widzi pan tam jaka stoi? Widzi pan? Jaka niezła dzida, proszę pana. No, ja bym ją spokojnie poderwał, wie pan, ale wie pan, no. Rozmawiam tu z panem i no, nie da rady, no. A w ogóle jeszcze oprócz tego mam skłonność do alkoholu. Straszną skłonność do alkoholu, no. A. Ale w ogóle to ja nie chciałbym się żadnych z tych, proszę pana, wad pozbywać. W ogóle. Idziemy na budkę? No. Moja największa wada to jest chyba taka, że ja bardzo łatwo zrażam do siebie ludzi. Naprawdę? Tak, no i przez to mam mało przyjaciół, jestem sam. No bardzo nieprzyjemna sytuacja. Wie pan jak to jest? No wiem. Tak, wiesz, głąbie, gumniaku, cepie zbatalony, nic nie wiesz. Ty, Gwidon. Tak? Nie poszedłbyś do kina? A wiesz, żebym nawet poszedł. Tak? A co grają? Ale zobaczymy. Cztery życia robaka. Węgierski dramat psychologiczny w oryginalnej wersji językowej. A się przynajmniej rozbierają? Chyba nie. No to dramat. Dalej. Frankenstein. A o czym? Chyba o Frankensteinie. Nie, ja już wczoraj oglądałem 2 godziny Giertycha, mam dosyć. Dalej jest tak. Ekstradycja. Film w koprodukcji polsko-izraelskiej przybliżający sylwetkę Bogusława Baksika. Ty, a jest jakiś film oddalający jego sylwetkę? Przygody Lwa Rymina. Proszę? Przygody... Psa Cywila. Psa Cywila, to coś dla młodzieży. Opowieść o nieumundurowanym policjancie. Nie, nie lubię opowieści o policji. Wolę o wojsku. Jest coś? Proszę bardzo. Dramat wojenny Plan Hausnera. Marszałek Miller otoczony przez siły aliantów sięga po plan pułkownika Hausnera. To jedyny sposób, żeby nie wysiąąć ducha. Chyba dyducha. 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 Ty, a może jakiś taki, wiesz, western? O konwojach. Jest jeden. Prawo i Sprawiedliwość. Western USA o 2 braciach rewolwerowcach. Dużo strzelania? Więcej gadania. Co tu jeszcze jest? Szpital na skraju miasta. Codzienne życie jednej z polskich placówek zdrowia. Horror dokumentalny. A to jest w ogóle trylogia, bo to była pierwsza część. Czyli jest druga. Druga, ciało. To jest jakaś komedia omyłek.
Tak, lekarskich. I trzecia część. Podróż do wnętrza ziemi. Z tym ciałem. To nic do tej pory? No nic, nic, wiesz co? No to jest tak jeszcze. Absolwent. Film podejmujący tematykę bezrobocia. To taki coś może o nas? Quo Vadis. Obraz obnażający degrengoladę rzymskiego imperium i polskiego kina. Wojna i pokój. Historia małżeństwa w jednopokojowym mieszkaniu. Ja to na pamięć znam, nie chcę. No dobra, to co wybieramy? Wiesz co, chodź na ten węgierski. Ten dramat psychologiczny? Tak. Węgierski 4 życia robaka? Tak. A to przecież ty nic nie zrozumiesz, co mówią. No i co z tego? I tak nic nie słyszy, jak popcorn trzeszczy mi w gębie. No dobra, to chodź. Kolejna zagraniczna inwestycja. Japońska montownia samochodów nie powstanie u nas, ale na Słowacji. Dlaczego zatem takie inwestycje omijają Polskę? Pytam podsekretarza stanu do spraw inwestycji, pana Romualda Organzę. Dobry wieczór państwu. Tak, zastanawiałem się nad tym problemem. Tak? Co pan ma na sobie? Co? A, to, nie, to niech pani nie zwraca na to uwagi właśnie. Szedłem na bal przebierańców i wie pani, dostałem tutaj telefon, żeby się pojawić w studio. Nie chciałem się z tego zdejmować, bo to jest godzina nakładania makijażu, więc... Czego zatem inwestycje omijają nasze granice? No właśnie, proszę panią, nie wiem. Przed wyjściem z ministerstwa nawet rozmawiałem o tym z japońskim ministrem spraw zagranicznych. I co powiedział? No właśnie nic. Patrzył się na mnie tylko. Dziwak. Cztery życia robaka, dramat węgierski. To tutaj jest. To tutaj. To na pewno tutaj, zobacz tego. Aha. Patrz tego. 21? A nie, 12. Siadaj. Dobra. Jaki? Dobrze, że tam nie siedzisz za nim, bo by ci wszystko zasłonił. Ta, słoń. Patrz. A, zaczyna się. Nie, to reklamy są. Aha. To jak siedzi. Tak, patrz, jaki siedzi smutny. Chipsów nie ma. O, ty patrz, jaka do niego idzie. Dawaj go, dawaj go! O, poczęstowała go, się cieszą już. A z czego? Jak ktoś jest głupi, to się z byle czego cieszy. O, zaczyna się, dobra. Cztery życia robaka, patrz. Łysy jedzie rowerem. Ciekawe, dokąd? Pewnie nad Balaton. Skąd wiesz, dlaczego nad Balaton? Bo jakbym był Węgrem i miałbym rower, to bym jechał nad Balaton. A skąd wiesz, że to Węgier? Bo jedzie nad Balaton. Co psy, psy, psy? Co psy? Co psy, psy? Co psy, psy? Co psy, psy? Wiesz, film oglądaj, człowieku. No we, jedzie, jedzie. Ale wiesz, że mój dziadek był w 1/4 Węgrem? Coś ty? Od 30 roku życia. Zwariowałeś? Stracił nogę na wojnie i miał węgierską protezę. Ja to... Co ty, chory jesteś? Wiesz co, ja czuję, że to ten łysy zabił. A skąd wiesz, że to w ogóle ktoś kogoś zabił? Ten łysy, bo się ogolił na łyso dla niepoznaki. A, żeby go nie poznali po włosach. Stara sztuczka. Węgierska. No przepraszam bardzo, proszę trochę ciszej, dobrze? Co? Co? Pan w ogóle do nas mówi? No, no do was, żebyście ciszej byli, bo nic nie słyszę. Jak nic nie słyszysz, kolego, to idź do takiego lekarza duszu. Kurde, chamstwo i drobnomieszczaństwo z niego wylazło. O, fu. Dobra, patrz. Przyjechał, łysy przyjechał rowerem do jakiejś kobity. Ciekawe, o czym gadają. O czym mogą gadać Węgrzy? Pewnie to tam słychać na Węgrzech. No, a patrz, jak się kotują na golasa na łóżku. Pewnie mają jedną piżamę i nie wiedzą, kto założy. Tak. Aha. To chyba jakiś Węgier jest. No, ale się kłócą, ale chyba ten policjant ich, patrz, policjant ich pogodzi. He, ty to jest jej mąż. A, rzeczywiście.
Ty patrz! Patrz, jak ten łysy spieprza! A tamten go goni z pistoletem! No? Spieprzaj, łysy, spieprzaj! Goń go, goń go! Goń go! Goń go! To jest dramat psychologiczny? Psychologiczny to jest taki, że trzeba myśleć! No właśnie, jak cię ktoś goni z pistoletem, co to jest do myślenia? Spieprzaj, łysy, spieprzaj! Trzeba spieprzać i tyle, nie? No przepraszam panów, proszę trochę bardziej kulturalnie, dobrze? Co do mnie? To ja spieprzam czy on? Łysy, nie spieprzaj, bo to pan się dzieci nie każe. Łysy... A Łysy lepiej wie, patrz jak spieprza. A Łysy spieprza. A oba wsiadł na motor, a gliniarz za nim i go goni. O, ten gliniarz nie ma powietrza w kole, patrz. Ale już się gliniarz wykrzanił? Tak, to jest jak się chce pompować koło w czasie jazdy. No, bo i tam głupi jak u nas. Czas węgierski. No. Łysy się cofa. Do szpitala go zabiera. Dobry chłop. Pewnie go sprzeda na organy. Jakby go sprzedał na organy, to by jechał do kościoła. Woli nie. Godzą się. Łysy wsiada w samolot. Gdzieś poleciał. Ale dokąd? Pewnie nad Balaton. Co ten łysy z tym Balatonem? Taki łysy. No i koniec. Wszystko? Skończyło się. Koniec. Ale głupi film. No to jest po prostu chamstwo i skandal. Żeby nawet w kinie, w tej świątyni sztuki, człowiek nie miał kulturalnej enklawy. Ty wysoki, patrz. Co on powiedział? Że film był klawy? A mi się nie podobał. Jakie głupota taka. Wiesz co, przychodzi człowiek do kina, płaci za bilet i zobacz, jeszcze musi siedzieć w takim szyfie. Nieprzerwanie przychodzi do nas od państwa poczta. Dziękujemy. W co drugim liście znajduje się mąka imitująca wąglika, ale większość listów jest życzliwych, serdecznych i za te bardzo, bardzo dziękujemy. Pisze do nas osoba podpisująca się jako Rysiek z klanu. Zawsze z żoną kłócimy się o wszystko, ale dzięki waszemu ostatniemu programowi chociaż na chwilę się z nią pogodziłem. Już po pierwszym numerze zgodnie podnieśliśmy telewizor i wyrzuciliśmy go przez okno. Bo nie doczytałam. Szkoda w takim razie, że jak z żoną wyrzucaliście ten telewizor, to nie trzymaliście się go do końca. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Halo? Kto idzie? Smułko, tak? Dobrze, to nie wejdzie. Dzień dobry, panie Smułko. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam pana. A w pana osobie witam całą klasę robotniczą, bezlitośnie wykorzystywaną w czasach tak zwanego realnego socjalizmu i oddychającego pełną piersią swobody teraz, dzięki pokojowym przemianom 89 roku. No, ale jakie to przemiany, jak pani wtedy był i teraz jest dyrektorem? To jest tak zwana historyczna ciągłość. Panie Smułko, niestety nasza ojczyzna znalazła się w opałach. Są bowiem ludzie, jest to spora część społeczeństwa, która niestety nie załapała się na pociąg z napisem dobrobyt. To chodzi o mnie! Która nie stała się beneficjentem przemian, która ledwo z trudem łączy przysłowiowy koniec z drugim przysłowiowym końcem, która żyje na garnuszku państwa. Pan dyrektor mówi o mnie! Tym ludziom, panie Smułko, trzeba pomóc. Dla tych ludzi, panie Smułko, pieniądze po prostu znaleźć się muszą. I szukając oszczędności, nie szukajmy ich w budżecie państwa, ale poszukajmy ich u siebie. U siebie to pewnie u mnie. Z ciężkim sercem informuję pana, że podjąłem trudną, ale konieczną decyzję o niewypłacaniu w tym roku tak zwanych trzynastek. Aha. No ale no nie wie pan, no jak trzeba pomóc, no to trudno. Oczywiście. Co więcej, aby naprawdę ulżyć biednym, postanowiłem z jeszcze bardziej ciężkim sercem podjąć jeszcze bardziej niestety konieczną decyzję o odebraniu w naszym zakładzie pracownikom tak zwanych dwunastek.
Zara, Ikea, ale to znaczy, że to w grudniu pensji nie będzie? Tak. I niech pan nie myśli o buncie, bo zdławię go żelazną pięścią. Opór jest bezsensowny, panie Smułko. Tak? To jak pan taki dyrektor oszczędny na zakładzie, to ja rozumiem i mniemam, że pan dyrektor to sobie tą dwunastkę i trzynastkę to też odebrał. Panie Smułko, jak pan mógł pomyśleć, że jest inaczej? To pytanie, powiem panu, to mnie osobiście ubodło. Oczywiście, że sobie również odebrałem. Odebrał pan sobie? Ja już nic nie rozumiem, ale... No to gdzie tu jest ta machloja? Sobie przyznałem dodatkową czternastkę i piętnastkę. No, nie zatrzymuję, nie zatrzymuję. Już. Co? Raz. Możemy zaczynać? Z miejsca zdarzenia witam państwa Przemysław Borkowski, tygodnik Moralnego Niepokoju, tym razem na żywo. Pewnego razu, dodawszy gazu, drogą krajową, mrągowo Ełk, pędził jak pocisk w objęciach nocy. Kierowca tira Władysław Świerk. Migały z kosem światełka wiosek, mijanych w pędzie, co tłumi dech. A samochody zjeżdżały z drogi, kosząc z poboczy trawę i mech. Czasem pies jakiś stuknął o blachę, innym znów razem zadudnił koc. A nasz pan Władek z uśmiechem bladem mruczał pod nosem słowa na jot. Wtem z bocznej szosy z rozwianym włosem prosto pod koła maszyny zjął. W nietrzeźwym stanie z kosą na ramię pan rowerzysta wyjechał był. Zbite dwa światła, zgnieciona maska, zaklął Władysław gorzko jak szewc. Nie zwolnił przecie, sami to wiecie, pomoc już sensu nie mogła mieć. Cóż tak to bywa, jazdy przerywać, w tej sytuacji nie było co. Podgłośnił tylko w głowie radyjko, właśnie leciało Baby Don't Go. Lecz pecz dopadł mokro listopad, nie dostosował prędkości swej. Skosił przystanek i jak taranem tuż za zakrętem przywalił sklep. Rano ludkowie znaleźli rower, a pogotowie co przyjechało, śpiącą pod płotem postać w kufajce, z bardzo poważnie rozciętym palcem. A pana Władka rodzona matka by nie poznała, gdyby spojrzała. Przez 3 godziny z jego kabiny go wyciągała pożarna straż. Bo w Polsce, drodzy panowie, panie, jedno jest pewne jak krzyż na ścianie. I tę od wieków prawdę powtarza prababka babce, a babka mamie, że pijakowi nic się nie stanie. Miejsca zdarzenia, żegna państwa Przemysław Borkowski, tygodnik Moralnego Niepokoju. No i proszę państwa, musimy już kończyć, tak fajnie, bo już sobie troszeczkę krzesło rozgrzałam i fajnie się siedzi, a tu masz, babo, plecak. Placek! Proszę państwa, zatem ja chętnie zaraz się przewietrzę, zapraszam również państwa na spacer, bo to wszystko jakoś ta wiosna, chcę się to wszystko w siebie do środka wciągnąć, no, żeby mi tylko fachowcy tej mojej glazury w łazience nie schrzanili. To naprawdę byłby raj, po prostu byłby raj. Także serdecznie zapraszam na spacer, ale nie za długi, bo już za tydzień zapraszam na nasz tygodnik, a w nim kolejna parada atrakcji. Zobaczymy, proszę państwa, między innymi cykl filmów amatorskich, kino offowe. Będzie to cykl Szkoła, gdzie zobaczymy amatorskie filmy uczniów, którzy nakręcali moment, kiedy znęcali się nad nauczycielami. No, zapraszam serdecznie.